Witaj na Catch and Relax. Niestety mam dla Ciebie smutną wiadomość. To najprawdopodobniej koniec wędkarstwa, jakie znaliśmy i które pokochaliśmy. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię związaną z wędkarskimi priorytetami, które właśnie teraz, jak nigdy wcześniej, są zagrożone. Zostań do końca tego filmu, a zrozumiesz, co chcę Ci przekazać. I aby miało to sens, najpierw chciałbym pokazać Ci kilka wyjazdów, które sprawiły, że przyszedł mi do głowy pomysł, aby porąbać własne wędki. Wiesz, kiedy czerpię najmniej satysfakcji i przyjemności z wędkarstwa? Kiedy nastawiam się na wynik. Kiedy oczekuję konkretnych rezultatów w postaci złowionych ryb, a najlepiej jak największych ryb. Wtedy przeważnie wszystko się pierdzi. 1 maja. Dzień, na który czeka cała rzesza wędkarzy. Dzień, na który w tym roku czekałem jak nigdy wcześniej w swoim życiu. Nie dość, że pierwsze rozpoczęcie sezonu szczupakowego ze środka pływającego, to jeszcze pierwsze rozpoczęcie z castingiem, który zresztą czekał ze mną pół roku na ten wyjazd, bo pierwszy swój zestaw do casta zbudowałem późną jesienią ubiegłego roku. Drugiego maja również wybrałem się na ryby, tym razem na miejscówkę, którą doskonale znacie z moich filmów. Miejsce, łowisko, które w przeszłości pozytywnie mnie zaskoczyło i obdarowało nieraz pięknymi rybami. Tego dnia również nic nie złowiłem, za to wyjąłem z wody taką cykadę. W sumie zawsze jakieś pocieszenie. 4 maja. Pierwszego i drugiego widzieliście, jak to wyglądało. Trzeciego, czyli wczoraj, zrobiłem sobie małą przerwę. Święto. Jeżeli chodzi o konstytucję, naszą polską konstytucję, to nie wiem, czy orientujecie się, ale była ustanowiona jako pierwsza w Europie i druga na świecie. Przed nami tylko Amerykańcy ustanowili swoją. Także kolejny dowód i kolejny powód, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Myślę też, żeby porzucać trochę tą cykadą, tą, którą znalazłem 2 maja. Dzisiaj będzie połowione, coś czuję. O, fajnie było. Nawet nie zwolnił. Nawet nie zwolnił. Jeszcze bliżej tej strony. Dawaj z falą, ziomuś. Z falą lepiej biorę. Bez pośpiechu. Musi być jakaś namiastka relaksu. Na spokojnie. Nie wiem, czy też tak macie. To nie jest jakiś tam wyznacznik, tylko w bani sobie człowiek wkręca różne rzeczy. Że jak długo nie może nic łowić i nie może, i nie łowi znowu, i wchodzi na kolejną miejscówkę, i znowu nie łowi, i wchodzi na kolejną. Ale to jest pięknie. Wchodzi na kolejną miejscówkę, i znowu nie łowi, jedzie na kolejną wodę, i znowu nie łowi. Tak jakby potrzebował złowić rybę, która jakby... Sorry, ale mam tu misję. I póki teraz nie złowię ryby, to tak jakbym był jakiś, nie wiem, odcięty od tego, że potrafię wędkować w ogóle. Kolejne miejsce i kolejne i w bani, że już się nic nie wydarzy. I wtedy potrzebna jest właśnie ta rybka, która wszystko odmieni. Taki plan jest na tej miejscówce. Bardziej, że zrobiło się spokojnie. No nie wiem, czy to jest jakiś kurwa czy specjalnie, czy nie? No zajebiście, kurwa, o pokupu. Płynęli tam powolutku, zobaczyli wędkarzy. Trzeba przyspieszyć. Po 3 wyjściach w ciągu 4 pierwszych dni maja, główne przemyślenie, jakie przychodzi mi do głowy, zawsze tak jest w takich sytuacji, to czy ja po prostu jeszcze umiem łowić ryby. Nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znać w komentarzu, czy w momencie, kiedy wjeżdża wam taka passa. 2 wyjść, 3 wyjść, 4 wyjść. Znaczy mój rekord to 11 bez złowionej ryby, także jeszcze daleko do tego rekordu. Natomiast jeżeli chodzi o takie przemyślenia, no to one już wjechały. Zostawcie łapeczkę do góry. Tak czy inaczej pomaga to rozwijać się kanałowi, jeżeli chcecie oglądać oczywiście tego typu treści. Takie naturalne treści, czyli 3 wyjścia na przykład bez złowionej ryby. Nie wiem, czy też tak macie. O,
jadą po mnie wstępnie, jakbym dzisiaj też nic nie złowił. Słuchajcie, masakra. Poziom wody w tej rzeczce w tej chwili odpowiada poziomowi wody, nie wiem, bajora, kałuży, głębszej kałuży z jakimś tam nurtem. Teoretycznie nawet powinno się łatwiej namierzyć te ryby, poszukać w jakichś zagłębieniach, dołkach. Jak będzie, to jeszcze się okaże. Tym razem pod mostem. Wędkarstwo podmostowe. Ujęcie pierwsze, scena pierwsza. No już lepiej nie mogę rzucać, naprawdę. W takich miejscach klenior powinien siedzieć, to... No nie wierzę. Jest otwarcie sezonu szczupakowego. Przepraszam, że tak on wisi tu cały czas, ale... Już cię odhaczam. Tak, mordko, bo tu nie przeżyjesz, bo tu mało wody jest. Jest pierwszy szczupak sezonu, ale jest ryba. Natomiast wolałbym o tym więcej nie rozmawiać. Jest. Aż matławiec. Większy niż ten szczupak. Większe szmatławce niż szczupaki tu pływają. O panie, do czego zmierzałem? Że wędkarstwo pokazuje takie, jakim po prostu siedzi. Takie, jakie mam opcje. Nie może drugi szczupak. Gdzieś tam pasa przerwana, coś na kijku się ruszyło, ale no nie o takie wędkarstwo walczyłem. Natomiast to jeszcze nie koniec. W tej chwili jest godzina 18:20. No jeszcze 2 godziny zostały, także wy też zostańcie. Możecie też zostawić łapeczkę do góry. A złowię coś większego albo mniejszego. Albo nic nie złowię, ale łapeczkę możecie zostawić. No sezon otwarty. W jaki sposób? Każdy widział. Będzie lepiej. Znaczy, może być tylko lepiej. Tak to wygląda, moi drodzy. Street fishing pełną gębą. Już tam pomijam te odgłosy jeżdżących pociągów czy tramwajów, ale... No to będzie grubo. No i generalnie, jeżeli chodzi o samo wędkowanie tutaj nad rzeczką, opodal krzaczka, jak to otworzą, tym bardziej. A może... Będą ryby. Może jeszcze kiedyś będą ryby na tym kanale. Bo ogólnie to są te ryby, tylko właśnie może niekoniecznie w takich miejscówkach, gdzie są wypłoszone. Pamiętam taką sytuację 3 sezony temu nad Wartą. Zburzyli taki wielki komin. To był też moment, kiedy skończyły się brania sandaczy. Tak jak wcześniej można było wyjść. Może nie było jakiegoś szału, ale kto śledzi ten kanał od kilku lat, 4 lata temu, rzeczywiście poświęcałem dużo czasu nad Wartą i łowiłem te sandacze. I później zburzyli komin i nie szło złowić żadnej ryby. W tych samych godzinach, w tych samych miejscach, w których wcześniej żerowały, po prostu ich już tam nie było. Ale już zawsze jest coś za coś. Technologia, nagrywam kamerką filmy wędkarskie, więc to jest taki miks, nie? Technologia, technika, rozwój cywilizacji i natura, która mimo wszystko powinna być na pierwszym miejscu i powinna być zawsze uwzględniana przez inżynierów, techników, magików. Czasami jest, ale rzadko jednak. Budzik zadzwonił o 2:40 dokładnie dzisiaj, ale już teraz jak jestem nad wodą, to troszeczkę wszystko mi to wynagradza. Ponad godzinę jazdy. Bardzo dziękuję z góry Adrianowi. Pożyczył mi łódkę. Jeszcze nie jadłem śniadania, więc to jest mój priorytet. Napiję się kawy. Pogoda dzisiaj.
szczupakowo. 11 maja i fajnie byłoby złowić coś większego niż te dwa gluty. Ostatnim razem wywaliłem cały kubek kawy i to miałem taką mocniejszą prawie jak espresso, nie jak normalna czarna. Zamontowałem kulkę, żeby wiedzieć, co tu się dzieje. W tej chwili dzieje się tyle, że mnóstwo zielska, ale to widać, jak to wygląda pod wodą w tej chwili. Więc stąd muszę kawałek odpłynąć i na dzień dobry wjeżdża Zandera. Jeżeli chodzi o przynęty, w dniu dzisiejszym gumy, wopki, obrotóweczki, wahadła. Natomiast zacznę sobie, zobaczcie, jaki on jest zajechany życiem. Więc ja zmykam tak, żeby mi dipper pokazał nie takie zielsko. I dno też się automatycznie troszeczkę poprawia względem twardości i braku tych roślin. O, i to jest mniej więcej moment, czyli tu, nie tam, tylko tu. No i właśnie do tego służy mi dipper, jeżeli chodzi o jakieś tam, wiadomo, jak mają boczne sonary czy livescope'y, no to już w ogóle patrzą tym rybom w odbyty, nie? Czy to otwór gębowy, czy ten drugi otwór mogą sobie zobaczyć na takim echo. Natomiast jeżeli chodzi o echosondę dla mnie, przede wszystkim głębokości, żeby zobaczyć. I druga opcja, jakie jest dno. Połączenie tego z głębokością, dobranie przynęty, trafienie w odpowiednie warunki pogodowe i okienka żerowania, no i mamy sukces, nie? Jeżeli są ryby. Płynie, bo płynie. Tak powiem, ledwo. To jest 65 lbs. Jakbym, nie wiem, płynął na 30, to chyba bym nie płynął już. Pod te fale i pod wiatr. Także warto wziąć to pod uwagę, jak ktoś planuje zakup elektryka. 50 to jest takie absolutne minimum moim zdaniem, bo zdarzą się właśnie warunki, trzeba będzie gdzieś dopłynąć, no i po prostu nie pójdzie pod wiatr. Chluśnie falą o łódkę, bo uśnie. Minęła godzina 9:05. Tam płynie się tragicznie. Stamtąd płynąłem, nie wiem, z pół godziny? Może, nie wiem, no może nie 500 metrów, może kilometr, ale pół godziny. No jeszcze walczę, chociaż dramaty młodego Wertera, czy jakoś tak. Keczera. Dobrze. Trzymajcie kciuki. Możecie zostawić łapeczkę do góry na pocieszenie, bo pewnie kolejny film bez ryb. Ten miesiąc już od samego początku za bardzo nie uświadczał mnie pod względem wędkarskim, znaczy uświadczał mnie w takim przekonaniu, że nie potrafię łowić ryb i po co mam w ogóle jechać nad wodę. Wszystko zaczęło się 1 maja, majóweczka i pierwsze takie upragnione rozpoczęcie sezonu, raz, że ze środka pływającego, dwa, że pierwszy raz z castingiem i multiplikator powiedział, że nie, że on jednak nie chce mi służyć. Następne wyjścia i wypady nad wodę, masakra i bez ryb generalnie, jeżeli chodzi o maj, to przez cały miesiąc. Udało mi się złowić dwa szczupaki, które jeżeli połączymy, to będzie jeden szczupak i akurat taki, powiedzmy, okołowymiarowy. Dzisiaj na przemian deszcz, słoneczko, burze kolejna być może nadchodzi, więc postanowiłem skorzystać z okazji. To są boczki, ale pięknie tu przeleciał. Wieje, za chwilę może się rozpadać, a może będzie nawet burza. No w tym momencie, jeżeli będzie mocna burza z piorunami, no to niestety, ale będę musiał się zawinąć, bo jednak wędka węglowa może przyciągnąć pieruna, to byłaby w ogóle kwintesencja mojego majowego wędkarstwa. Także dajcie znać, jak wam maj wychodzi, ile tam połowiliście szczupaków, ile rekordów życiowych, bo u mnie... tak jak słychać. U mnie tak jak słychać. Dzisiaj stwierdziłem, że po prostu gorzej być nie może z rybami, ale może być gorzej z pogodą. Więc gdzie mógłbym być w takiej sytuacji, jeśli nie nad wodą? Plus tej sytuacji jest taki, że najprawdopodobniej jestem jedynym debilem, który wybrał się nad wodę w tej chwili, w taką pogodę. A więc cała rzeka moja. Pytanie, czy są tu ryby? Zostawcie łapeczki do góry. Nie wiem po co, to mnie zmotywuje. Zobaczymy. Na razie to się zapowiada, że będzie walnięcie pioruna. Mam nadzieję, że nie we mnie,
Halo, czy tędy się idzie na ryby, żeby brały? Fajnie jest. Naprawdę, słuchajcie, jest fajnie. Po prostu pięknie. O, tam jakiś drapieżnik sobie lata teraz. Może tu podleci w naszą stronę, będzie go lepiej widać, a leci tu. Jeszcze mi nasra na łeb. To już w ogóle będzie pełnia szczęścia, ale jest klasa. Klasa. Oprócz tego, że można nic nie złowić, to można nic nie złowić i w pizdu zmoknąć, nie? Ja się pytam, gdzie są pioruny, które mnie będą tutaj jeszcze smagać za moją wędkarską pasję. Tu jakiś sup leży w ogóle. Kurwa, panie. Co tu się nie dzieje? A my sobie siup przez ten obalony sup. Pogoda z każdą chwilą coraz piękniejsza. Ryb z każdą chwilą coraz więcej na moim koncie. Może być tylko lepiej. Albo w pizdu zostawię to wędkarstwo i zajmę się hodowlą jedwabników, kurwa, bo nie wiem. Nie mam pomysłu na to, naprawdę już wszystko. Ile można pytać, jak rapera rozpoznać? Dobra pogoda, co? Żeby rzucić palenie. Bardzo ci dziękuję, Okonku, że się zdecydowałeś na moją przynętę. Uciekaj w tych fantastycznych warunkach pogodowych. Nie mam oczekiwań po tych majowych, kuźwa, doświadczeniach wędkarskich. Powiem szczerze. Zmoknąć, pojechać na chatę, najeść się. Prosty plan. Będę się z wami żegnał. Minęło 1,5 godziny, od kiedy tu przyjechałem. Chwilę po tym, jak tylko przyjechałem, zaczęło padać. Z cukru nie jestem, ale mam dosyć, jeszcze żeby się nie wiadomo co działo. Nie przedłużam. Mam dosyć majowego wędkarstwa, naprawdę. I to nie jest tak, że nie próbuję. Wyjechał okoń. Hurra, kurwa, wielki film. Z jednym małym okoniem. Do zobaczenia w lepszych czasach. Przeczytam z kartki, bo pisałem to 2 dni i nie chciałbym nic pominąć, a nie jestem w stanie powtórzyć tymi samymi słowami. Mam nadzieję, że to ma sens. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak wspomniałem na początku tego filmu, to właśnie oczekiwania, że koniecznie muszę złowić dużą rybę, najbardziej ograniczają mi czerpanie przyjemności z wędkarstwa. Wyjazdy, które właśnie widziałeś, są na to doskonałym przykładem. Cały czas gadam na nich o braku złowionych ryb. Tracę energię na narzekanie, zamiast zyskiwać ją w związku z samym wyjazdem nad wodę. Dodatkowo podświadomie przekazuję w takich filmach zarówno tobie, jak i samemu sobie, że jak nie połowisz, to był nieudany wyjazd. Mam nadzieję, że rozumiesz, do czego zmierzam. Chodzi mi o satysfakcję i czerpanie przyjemności z wędkarstwa. Widzisz, paradoksalnie łowienie ryby w wędkarstwie to tylko dodatek, jakkolwiek irracjonalnie to brzmi. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak zostałeś wędkarstwa nauczony. To znaczy, co jest dla ciebie priorytetem. Jeśli łowienie za każdym razem jak największych ryb, to z pewnością często będziesz niezadowolony, więc wędkarstwo może przestać spełniać dla ciebie swoje bezcenne znaczenie. Dokładnie tak jak u mnie w maju, kiedy zapomniałem, że wędkarstwo to przede wszystkim spędzanie czasu na łonie przyrody i czerpanie przyjemności z samego faktu bycia nad wodą. A tak właśnie zostałem nauczony wędkarstwa. Kiedy miałem 2 lata, moi rodzice rozwiedli się. A kiedy spotykałem się z tatą raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie, często ten czas spędzaliśmy właśnie nad wodą. I niezależnie, czy coś złowiliśmy, czy nie, to najważniejszy właśnie był ten wspólnie spędzony czas i te wyjazdy. Właśnie takie wartości od zawsze spełniało dla mnie wędkarstwo. Kontakt z przyrodą i ludźmi, z którymi można dobrze spędzić czas. Lub po prostu z samym sobą.
aby odpocząć od codziennego zgiełku i rutyny i lepiej poznać samego siebie. Jednak z YouTube'owego punktu widzenia filmy bez ryb to trochę słabo, co nie? Jak to teraz wygląda w internetowym wędkarskim przekazie? Aby nagrać fajny film wędkarski, najlepiej jechać za granicę. A priorytetem na pewno nie jest tamtejsza przyroda, tylko złowienie jak największej ryby. Albo posiadać echosondę za 20 tysięcy złotych, żeby móc zarzucić rybie przynętę prosto do pyska. Wnioski? Po pierwsze, nigdy nie porównuj się z kimś, kto wyciąga wielkie ryby na filmat, tylko dlatego, że wydał na to grube pieniądze. I po drugie, jesteśmy świadkami promowania bardzo ciekawej odmiany wędkarstwa. Odmiany, w której wędkarscy youtuberzy przekonują nas, że warto jechać na łono natury po to, aby 90% spędzonego tam czasu gapić się w monitorek. Po co? Jak to po co? Bo takie są teraz priorytety wędkarskie przekazywane w internecie. Nieważne jak, ważne kto złowi większą rybę. A ci, którzy mają więcej pieniędzy, są lepszymi wędkarzami, bo stać ich na wyjazdy, na sprzęt, przewodników. I żeby było jasne, nie mam nic do ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, bo życzę każdemu jak najlepiej i nie lubię nikomu zazdrościć. Bo tu nie chodzi o to, ile kto ma kasy. Chodzi o to, że tak właśnie wielu internetowych wędkarzy zakrzywia najpiękniejsze wartości naszej pasji przyszłym pokoleniom. Podejście, w którym jak nie złowisz dużej ryby, to był nieudany wyjazd. Nie masz pojęcia, ile filmów zostało usuniętych przez wędkarskich youtuberów po powrocie z nadwody, tylko dlatego, że nie złowili ryby, więc po co mieliby je publikować? Już 2-3 lata temu wspomniałem kilku znajomym, że jeśli ktoś otworzy łowisko, na którym wszystkie ryby będą zaczipowane, a w opisie będzie podana ich długość i waga, i wędkarz będzie dostawał na wejściu monitorek, na którym może je zlokalizować, to taki projekt zbije fortunę. A wędkarzy ustawiających się w kolejce, żeby złowić metrowego szczupaka, na pewno by nie zabrakło. Przecież widzieliby na monitorku, gdzie dokładnie mają zarzucić przynętę, żeby ustanowić swoją nową życiówkę. Pewnie powiesz, że takie coś nie ma nic wspólnego z wędkarstwem, nie o to w tym wszystkim chodzi. A widzisz tu może pewną analogię do najnowszych echosond, gapienia się w monitorek i rzucaniu rybą przynęty prosto pod pysk? Inny pomysł, żeby nikt nie poczuł się bezpośrednio urażony. Może stwórzmy połączenie dzięki sztucznej inteligencji pomiędzy silnikiem z GPS, echosondą z LiveScope i elektronicznym multiplikatorem, który sam zwija plecionkę, a wędkarz tylko zrobi sobie zdjęcie i pochwali się nową życiówką wśród kumpli i w internecie. Przecież w wędkarstwie chodzi przede wszystkim o wyciąganie ryb. Nie. O to chodzi firmom, które zarabiają na wędkarstwie, żebyś tak myślał i kupował kolejny sprzęt i przynęty. A my łykamy ten haczyk i przekazujemy właśnie takie rozumienie wędkarstwa kolejnym pokoleniom. Nie przyroda, doświadczenie i rozwój umiejętności, a sprzęt. Nowa definicja wędkarstwa. Bo super wędkarz to ten, który ma super wędki. Czy w takim razie prawdziwe wędkarstwo umiera? Prawdziwe wędkarstwo ma się dobrze wśród prawdziwych wędkarzy, miłośników przyrody. Chociaż internetowy przekaz mocno stara się pozmieniać wędkarskie priorytety. Przekaz przeważnie opłacony, sponsorowany. A to również tutaj, w internecie, wielu młodych wędkarzy uczy się, na czym polega nasza pasja. Szacunek dla wszystkich twórców internetowych, którzy przekazują wartości oparte na przyrodzie, relaksie, spędzaniu czasu w dobrym towarzystwie, jedzeniu na świeżym powietrzu, więc w najsmaczniejszym jego wydaniu, na poznawaniu samego siebie, podróżach, kształtowaniu nowych umiejętności, cieszeniu się z każdego wyjazdu, niezależnie czy złowiło się na nim ryby czy nie. Niestety są również tacy, którzy powiedzą ci, że wędkarstwo to pasja dla bogatych ludzi. Ciekawe podejście, co? Takie, w którym z puszką kukurydzy czy paczką białych robaków to już żadnej przyjemności z wędkarstwa na pewno nie uświadczysz. Najbardziej pozdrawiam jednak tych, którzy twierdzą, że w Polsce to powinno być tak jak w Anglii. Ale to już temat na inny film.
Najnowsze echosondy to tylko jeden z przykładów na to, jak współczesny, oparty na pieniądzach świat wypacza wędkarskie priorytety, których uczyliśmy się od swoich ojców, wujków czy dziadków. I być może walka z komercjalizacją wędkarstwa skazana jest z góry na porażkę. Jednak prowadząc ten kanał i mogąc podzielić się z Tobą swoimi przemyśleniami, będę korzystał z tej możliwości, nawet jeśli oznacza to czasem pójście w przeciwną stronę niż ta, którą wyznaczają najnowsze trendy. Bo widzisz, jedna z wędkarsko-życiowych prawd, którą warto znać, głosi, że tylko martwe i najsłabsze ryby płyną z prądem. I oczywiście, jako że jest to kanał wędkarski, w kolejnych filmach pojawią się ryby. A nawet helikoptery. To leci czy płynie? Leci! Niestety nie zabraknie też smutnych elementów naszej wędkarskiej codzienności. O, siatę żeś złowił. Miał być sandar, że jest siata. Mówi, że fest zaczep. Weź ją, ściągnij całą. Potniemy ją zaraz. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostali z Catch and Relax pomimo dłuższej przerwy w publikowaniu filmów. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jeśli nie złowiłeś ryby, to był nieudany wyjazd nad wodę.